Kratowski pień i gilotyna kojarzą nam się raczej z zamierzchłą przeszłością. Gilotynę. Przeprowadzono 5 dwudziestoletnich chłopaków, młodych mężczyzn, pełnych życia i takim ostrzem odebrano im życie. Dlaczego tak się stało? Zaczęło się tutaj, na pięknym, kolorowym poznańskim rynku, a dokładnie na ulicach, które odchodzą od niego, bo to na poznańskich ulicach wychowało się 5 chłopaków. Czesław Jóźwiak, Edward Klinik, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy i Jarogniew Wojciechowski. Tych 5 chłopaków dorasta i w pewnym momencie ich drogi życia się łączą. Łączą się w nowym dziele wychowawczym, który tu w Poznaniu otworzyli Salezjanie przy jednej z bocznych uliczek Starówki. Salezjanie z zasady wówczas nie przejmowali parafii i starali się koncentrować na szkołach, internatach, bursach i oratoriach. Oratorium na Wrunieckiej nabierało takiego elitarnego troszeczkę charakteru. Salezjanie otrzymali zrujnowany klasztor sióstr dominikanek. Z wielką ochotą, z wielkim ferworem przystąpili do odgruzowania i wyremontowania tych budynków. Bardzo szybko też przy budynkach zaczęła gromadzić się młodzież. Jak się szło ulicą Wroniecką, to widać to nasze podwórko. Takie gruzowisko udeptane było, jeszcze cegły gdzieniegdzie było widać. No i bramki do piłki na naszym tym podwórzu drugim, na tym dużym od ulicy Wronieckiej. Grali w piłkę, co było dla reszty jakby tutaj poznaniaków, myślę, że takim dosyć nietypowym wizerunkiem księdza, który na przykład biega w sutannie i kopie piłkę z chłopakami. Myślę, że to też przyciągało chłopaków. Współbracia, którzy tam pracowali, w większości także byli studentami Uniwersytetu Adama Mickiewicza. To byli klercy, księża, którzy studiowali świeckie przedmioty. Całe życie w zasadzie po szkole się toczyło tutaj, w koło. Tutaj była biedna żydowska dzielnica. Ale mieli przepiękny asfalt. 30-40 hulajnóg, jak startowało z tymi łożowskami, jak biło o ten asfalt. Życie chłopców się spotykało właśnie na ulicy. Były to łobuzerskie zachowania niejednokrotnie. Tu właśnie się spotykali ci ludzie, tacy prawdziwi chłopaki, takie z jajami, można powiedzieć, nie? Że tu na Cytadele żeśmy szli, między wojny między winogradami a nami. Jak mogli, to uciekali z tego domu. Co musieli zrobić, to zrobili. Jak tylko można było, no to hop, siup na rower i gdzieś tam uciekali. Ciągnie mnie jakoś w nieznane. Najpierw chciałbym wyruszyć dookoła Polski rowerem. Mam już towarzysza, ale nie mam roweru. Nawet takie chłopaki, które byli z desperatu, łobuzem najgorszego sortu. Niektórzy się ponaprawiali, bo dzisiaj są ludzie, jak się należy, nie? Zespoły muzyczne, chóry, orkiestry, sport, to wszystko powodowało, że tam rzeczywiście młodzi ludzie mogli znaleźć taką bardzo przyjazną przystań i wiele z tego wynieść. Najbliżej oratorium mieszkał Czesław Jóźwiak, bo w kamienicy przy ulicy Żydowskiej, tam na pierwszym piętrze. Wystarczyło wybiec z bramy, przebiec ulicę Mokrą i już było się na ulicy Wronieckiej w oratorium. Czesław Jóźwiak od małego kochał życie. Nie chciał być zwykłym chłopakiem, chciał po prostu stać na szczycie. W wieku 10 lat przeprowadzka do Poznania, lecz o niczym się nie martwił. Tak szybka mała zmiana w oratorium dostrzegł. Wszelkie wartości, umiał pocieszyć i pomóc. Szanowano takich gości jak on.
Czesław Jóźwiak ze względu na swoje usposobienie przez innych nazywany był tatą. Miał taki przywódczy charakter. Dzisiaj pewnie powiedzielibyśmy, że był klasycznym samcem alfa. Lubił dowodzić, a inni lubili się go słuchać. Wydawał się być taki najbardziej dojrzały, przynajmniej tak go charakteryzowano. Opiekował się młodszymi w oratorium. Myślę, że był człowiekiem bardzo odważnym i bardzo wymagającym od siebie. Urodził się i wychowywał w domu takim przesiąkniętym patriotyzmem. Jego ojciec był powstańcem wielkopolskim. Matka ukrywała sztandar Polski i kiedy przyszli Niemcy zrewidować dom, znaleźli ten sztandar i ojciec Czesława już był prowadzony na rozstrzelanie. Później Czesław stał się przywódcą tajnej organizacji, do której będą należeli chłopcy. On również zaprosił swoich kolejnych kolegów do tego, aby uczestniczyli w walce o wolną Polskę. Franciszek miał na imię, miał 22 lata. W tak młodym wieku niewinny chłopak doświadczył kata. Więzienna kata 2 lata to dramatu, przez smak Boże powiedz za co? Za to miłość w ich sercach dla rodziny salezjańskiej. Franciszek Kęsy, na jego cześć właśnie pisze te wersy. Franciszek Kęsy, taki uśmiechnięty, chciał zostać salezjaninem. Zawsze miał jakiś pomysł na dobry kawał. Urodził się w Poznaniu Edward Kazimierski, kochał swą rodzinę, był silny i braterski. Od młodzieńczych lat chodził do roboty, pomogę swojej rodzinie, by nie padli w kłopoty. Z Piątki Poznańskiej, bo najbliższe sercu jest mi Edward Kazimierski. Rozrabiający. I stąd babcia bardzo chętnie prosiła o pomoc męską część salezjańską. Matka gdera, że jak nie pracuję, to jeść też nie muszę. Drażni mnie to gadanie. Ale się matce nie dziwię. Przecież ręce sobie urabia, żeby nas wyżywić, a ja jak mam robić porządki, to nosem kręcę. Przez te użerki z matką znowu zacząłem myśleć o ucieczce z domu. Matka no samotnie wychowuje swoje dzieci, bo ojciec umiera, kiedy Eda ma zaledwie 4 lata. Mieszkał w dosyć trudnych warunkach razem z siostrą, która była niepełnosprawna, druga już wyszła za mąż. Eda się raz w miesiącu zakochuje w innej dziewczynie. Gra w sztukach teatralnych. Nino, uśmiechnij się, urok twoich ust oczarował mnie. Sam tworzył muzykę i marzył o tym, by śpiewać jak Kiepura. Prawie że co tydzień chodził na jakieś filmy do kina. Widać, że zbliża się wiosna, bo moje serce zaczyna na całego wariować. Dotąd królowała w nim niepodzielnie Henia, a teraz zakradła się do niego Loda. Po obiedzie poszedłem na krótko do Salezjanów, a potem włóczyliśmy się z Wegnerem po grochowych łąkach. I tam ją ujrzałem. Znaczy się tą Lodę. Stała na balkonie i spoglądała z góry na nas. Spodobała mi się. Zakochiwał się dość często. Miał słabe serce do kobiet. Mam takie poczucie, że Eda byłby dobrym kandydatem na męża. I nie ukrywam, że troszkę jestem nim zauroczona. Są normalne, fajne chłopaki. Chłopaki do wzięcia, z którymi spędza się dobrze czas. Nie bo cię odginę, mości całej piątki. Teraz piszą o nim zwrotki. Słyszałem o nim plotki, że był bardzo uzdolniony. Muzyką natchniony, nie liczył na żetony. Wesoła dusza, jego postać mocno wzrusza. Jarogniew wydaje się być taki najbardziej poszkodowany w tej piątce, o ile w ogóle można tak mówić. Osoba bardzo zamknięta, bardzo wycofana. Jarogniew Wojciechowski, który się wychowuje bez ojca, z taką wrażliwą, delikatną mamą, nauczycielką muzyki, gdzie właściwie taką figurą najsilniejszą chyba jest jego starsza siostra. Rodzina, która jest zostawiona przez ojca, gdzie jest najpierw alkoholizm, a potem ojciec całkiem zostawia rodzinę. Ten status materialny rodziny bardzo się zmienił na niekorzyść. Jarogniew musiał zostawić szkołę. Jest w nim taka tęsknota za przyjaźnią. Lgnął do ludzi. Edward Winnick, jeden z wielkiej piątki, może nie najlepszy, ale wyrozumiały. Winnick wydaje się być taką osobą chyba z tej piątki tak najbardziej uduchowioną. Prowadził w więzieniu taki swój mały modlitewnik. Przypuszczam, że przepisywał to, co zapamiętał, czyli mszę świętą, czy jakieś modlitwy. I w naśladowaniu Chrystusa odnalazł jakby taki punkt oparcia. Jego postać raczej wyjątkowa, upowszechniał wiarę w Boga. Chłopcy, a potem młodzi mężczyźni, u Salezjanów uczeni byli, że duchowość opiera się na dwóch filarach. Jednym była Eucharystia, drugim sakrament pokuty i pojednania, czyli spowiedź.
Znowu zwiałem ze szkoły. Dwie lekcje wytrzymałem, a na trzeciej już mnie nie było. Jadę prawie na samych trójkach, a przecież głupi nie jestem. Może tylko trochę za leniwy. To byli zwykli młodzi ludzie. Kiedy popatrzymy na dzienniczek Edy Kazimierskiego, że chłopcy chodzą na wagary, że oni gdzieś tam pokątnie popalają papierosy, co by się nie podobało księżom w oratorium i księdzu Bosko, że oglądają się za dziewczynami, fascynują się filmem, sportem, no wieloma rzeczami, którymi fascynują się młodzi ludzie. Oni po prostu byli tacy sami jak my, mieli takie same marzenia. Podczas jednych kolonii udali się oni właśnie nad granicę niemiecką i tam nad tą granicą gdzieś w obecności niemieckich strażników odśpiewali kilka różnych polskich pieśni patriotycznych. Musiało to wyglądać dość interesująco na pewno. No i pokazuje też właśnie taką ich młodzieńczą fantazję. Z jednej strony takie właśnie gorące serce, takie oddanie. No wtedy jeszcze nie wiedzieli, nie? Co się będzie działo. Czas beztroskiej młodości przerwał poznańskiej piątce wybuch II wojny światowej. Już w wakacje 1939 roku w powietrzu czuć było wojna. 1 września wszystko stało się jasne. Niemcy wkroczyły do Polski, a kilkanaście dni potem Związek Radziecki. Są zdecydowani walczyć. Próbują się zaciągnąć do Armii Polskiej. Czesławowi się udaje. Na zajętych terenach Niemcy postanowili utworzyć dwa okręgi administracyjne. Kraj Warty i Generalną Gubernię. Właśnie w kraju Warty znalazło się takie miasta jak Łódź i Poznań. Tu, w kraju Warty, Niemcy postanowili walczyć bez pardonu z polską inteligencją i z Kościołem katolickim. Polską inteligencję już we wrześniu 1939 roku w zasadzie rozstrzelano. W tym gronie znaleźli się także duchowni, ale później wielokrotnie powtarzano jeszcze tę akcję. Także życie religijne w kraju Warty praktycznie zamarło. Nie funkcjonowała większość kościołów. 3/4 duchownych zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych, jeśli oczywiście nie zostali wcześniej rozstrzelani. Po wkroczeniu Niemców do Poznania oratorium przy ulicy Wronieckiej funkcjonowało jeszcze przez jakiś czas, ale naziści konsekwentnie prześladowali kościół. Po 2 miesiącach naziści zamknęli również to miejsce. Zabronili salezjanom działalności wychowawczej, zabronili gromadzić młodzież i przejęli te obiekty na swój własny użytek. Wielu żołnierzy, którzy powrócili z frontu, harcerzy i ludzi, którzy nie brali udziału w wojnie obronnej, zaczęło tworzyć konspirację wojskową. Czesław Jóźwiak wstąpił w szeregi Narodowej Organizacji Bojowej i on wciągnął pozostałych oratorianów, którzy złożyli przysięgę, przybrali kryptonimy wojskowe. Chłopcy głównie zajmowali się kolportażem czasopism. Brali też udział w różnego rodzaju musztrach, jakichś akcjach specjalnych, sabotażowych. To jest na przykład robienie planu Poznania, robienie planu szkół na terenie Poznania, w których stacjonują wojska niemieckie na wypadek powstania. W wyniku zdrady jesienią 1940 roku doszło do fali aresztowań w tej organizacji, także ostatecznie została ona rozbita. Aresztowania spadły na nich jak grom z jasnego nieba. Gestapo aresztowało najpierw Edwarda Klinika 21 września 1940 roku. Reszta piątki nie wiedziała, czy będzie aresztowana, ale kolejne dni były dla nich naprawdę trudnym doświadczeniem. Odwiedzali rodziców Klinika, wspierali ich na duchu, chodzili na msze, modlili się za swojego kolegę, ale nie wiedzieli, czy również po nich nie przyjdzie gestapo. Siostra wchodzi do pokoju, patrzy, a brat Lucjan okłada pasem skórzanym gołe plecy Czesława. Się pyta tak absolutnie zdumiona, co wy robicie, a oni muszą im wtedy już wytłumaczyć, no, że gotują się na przesłuchanie. Na to, czy wydam kogoś, czy nie wydam, jeżeli będę torturowany w śledztwie. 23 września gestapo zapukało do pozostałych rodzin, wszyscy pojechali na przesłuchania. Razem z piątką na gestapo trafił również Henryk Gabriel, który przeżył okres II wojny światowej i widział całą drogę chłopaków do męczeństwa. Ojciec próbuje przekonać Czesława Jóźwiaka, żeby uciekał, żeby się chował, a Czesław mówi, nie mogę, bo was aresztują, nie? Bo aresztują mamę, aresztują siostry i one zapłacą za moją działalność. Ci młodzi chłopcy wykazali wtedy bardzo dojrzałą postawę. Początek śledztwa był bardzo brutalny. Oni to wspominali później w Grypsach jako najgorsze
wydarzenia w swoim życiu. Byli poddani torturom, znęcaniu się fizycznemu i psychicznemu także. Tam chyba najłatwiej było się złamać, bo to mimo wszystko człowiek jakoś się aklimatyzuje, jakoś się przyzwyczaja do tego, co go spotyka, a tymczasem oni właśnie tam dali radę. Czesław Jóźwiak właśnie w tych pierwszych dniach więzienia przekonywał kolegów, że właśnie te cierpienia, które teraz przechodzą, więcej znaczą, niż ponieśliby rany na froncie. Czyli starał się jakoś podnosić na duchu tych chłopaków, że to wszystko ma sens. Po ciężkich przesłuchaniach chłopacy trafili do Fortu VII. Fort VII był jednym z 18 fortów otaczających miasto Poznań, twierdzę zbudowaną jeszcze w XIX wieku. Pierwsi więźniowie trafili tutaj w październiku 1939 roku. Mówi się, że przez mury tej starej twierdzy przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy więźniów, a kilka tysięcy straciło tutaj życie. Trafiali tu wszyscy ci, którzy mogli być potencjalnym zarzewiem buntu przeciwko okupantowi. Po przejściu bramy więźniów witały schody. W okresie zimowym niemieccy wachmani wymyślili sobie bardzo krwawą zabawę związaną z tymi schodami, którą sami przekornie ochrzcili mianem wycieczki w Karpaty. Więźniów zmuszano do tego, aby po często oblodzonych schodach wchodzili na górę z jakimś obciążeniem, a w dół mieli koziołkować po tym stromym zboczu. Wielu ludzi tej wycieczki w Karpaty nie przeżyło. Więźniowie byli poddawani rewizji osobistej. Chłopakom z oratorium odebrano nawet różańce, które SS-mani z pogardą odrzucili na ziemię, ale chłopcy, wykorzystując chwilę nieuwagi strażników, odzyskali te cenne dla nich rzeczy osobiste, które dawały siłę do przetrwania. Umieszczono ich w celi numer 58, prawie wszystkich, oprócz Edwarda Klinika. Cela nie była oświetlona. Była tu zaledwie jedna żarówka. W takim pomieszczeniu siedziało 80 osadzonych. Cele były przepełnione. To miejsce szybko zostało nazwane przez nich piekłem na ziemi. Chłopcy z oratorium próbowali odtworzyć tu atmosferę, którą pamiętali z ulicy Wronieckiej. Eda w swoich dziennikach pisze, że zawsze ujmującą postacią był dla niego Jan Bosko. Myślę, że czerpał z nauk księdza Bosko dużą radość. To, żeby się nie poddawać, nawet jeżeli okoliczności bywają tragiczne. W tych trudnych dla nich wszystkich warunkach śpiewali pieśni, które znali z różnych wycieczek, śpiewali pieśni religijne, świeckie, ale też próbowali wspólnie się modlić, opowiadali dowcipy, robili psikusy, robili wszystko, żeby w tym trudnym, obozowym życiu wprowadzić choć światełko nadziei. Ja osobiście, kiedy doświadczam czegoś trudnego, stresującego, ciężko mi jest tak po prostu się od tego odciąć i przyjść do oratorium, być radosną, a oni potrafili to realizować nawet w więzieniu. Grozę pobytu w tym piekle na ziemi potęgował fakt codziennych przesłuchań. Kiedy otwierały się drzwi celi, gwar w celi milknął, bo osadzeni wiedzieli, że za chwilę wachman wyczyta tych wszystkich, którzy dzisiaj pojadą na śledztwo. Jarogniew Wojciechowski, najmłodszy z grupy pięciu, w jednym z grypsów, malutkim liściku przesłanym do rodziny w zakrwawionej chusteczce, napisał, że podczas śledztwa jest tak bity i maltretowany, że traci przytomność i że bardzo ciężko przetrwać ten moment znęcania się nad nim. Pod miejsce, gdzie dowozili z Fortu VII do miejsca przesłuchań, moja babcia chodziła codziennie, licząc na to, że być może zobaczy, kiedy będzie wychodził z samochodu, kiedy będą go przeprowadzali do miejsca przesłuchań. Z Fortu VII ciężarówkami chłopaków przewieziono wraz z ich towarzyszami niedoli tutaj do więzienia przy ulicy Młyńskiej, do tak zwanego więzienia na Młynie. Tutaj chłopaków rozdzielono i każdy z nich trafił do innej celi, niektórzy po dwóch, niektórzy pojedynczo i zostali umieszczeni do cel ze zwykłymi pospolitymi przestępcami.
swoją radością, z atmosferą, którą wnosili, bardzo szybko pozyskiwali sobie sympatię współosadzonych. Najgorzej jednak tu na Młyńskiej trafił Czesław Jóźwiak, który był synem policjanta. I kiedy współwięźniowie dowiedzieli się, kim jest jego ojciec, zaczęli mu bardzo mocno dokuczać. Nie wiemy do końca, co działo się w celi Czesława Jóźwiaka, ale jego pobyt tutaj, przy ulicy Młyńskiej, skończył się w więziennym szpitalu. 16 listopada 1940 roku chłopaków zapakowano do pociągu, do bydlęcych wagonów i przewieziono tutaj do więzienia we Wronkach. Więzienie we Wronkach zbudowano w XIX wieku i wówczas był to bardzo nowoczesny zakład penitencjarny. Budynek został usytuowany na planie krzyża i miejsce, gdzie krzyżują się ramiona, nazywano popularnie amboną. Z tego miejsca naczelnik więzienia, tudzież strażnik sprawujący tu opiekę, mógł właściwie jednym rzutem oka zobaczyć, co dzieje się na każdym z korytarzy, na każdym z poziomów. Do tego miejsca doprowadzono piątkę poznańską. W ten sposób stali się oficjalnymi więźniami państwa niemieckiego. Nie raz i nie dwa słyszeli ten dzwonek. Zgodnie z ówczesnymi założeniami systemu więziennictwa umieszczono ich w niewielkich, pojedynczych celach. Nad każdą z cel wisiał wyrok, za który dany więzień znajdował się tutaj. Nad celami chłopaków wisiał wyrok zdrada stanu. Wtedy jest jeszcze możliwość korespondencji, piszą listy po niemiecku. Są też grypsy, a grypsy są przemycane, więc grypsy są po polsku. Przepiękne świadectwa takie, właśnie to, że w oratorium zahartowaliśmy naszego ducha. Historia z oratorium pozwala nam tutaj przetrwać ten czas. Dla młodych mężczyzn wychowanych w atmosferze oratorium, gdzie ciągle panował gwar, ciągle robiło się coś razem, w atmosferze wspólnoty, pobyt w pojedynczej celi był prawdziwą katorgą. Mieli za zadanie robić papierowe tytki, czyli torebki, i że nie sposób się było wyrobić po prostu, więc ograniczano im racje żywnościowe. Był i głód, i samotność. Półtora roku prawie tam siedzieli. Do nikogo nie można było się odezwać, nikomu nie można było się pożalić, nikt nie mógł pocieszyć, podnieść na duchu. Wronki to były dla nich rekolekcje, czas takiego bardzo gwałtownego dojrzewania. W pewnym momencie znaleźli się w celach obok siebie i wtedy jedyną formą komunikatu było pukanie w ścianę. We Wronkach doszedłem do porozumienia sam ze sobą. Zobaczyłem, że nie jestem dobrym synem księdza Bosko. Nie? Każdy z nich opowiada o tym, że ten czas spędzony sam na sam ze sobą pogłębił ich życie duchowe. Tak jak Jezus mówi, że te drogi moje nie są waszymi drogami, że oni potrafili to przyjąć, że po prostu tak jest, Bóg tak chce. Są rozdzieleni do dwóch różnych więzień. Ci, którzy mają nazwiska zaczynające się na litery z pierwszej połowy alfabetu, pojadą do Neukölln, a ci, którzy mają nazwiska z drugiej połowy alfabetu, do Spandau. Właśnie w tym więzieniu był Jarogniew Wojciechowski. Po moim powrocie do domu chcę rozpocząć inne życie. Mogę spokojnie powiedzieć, że we mnie nastąpiła duża zmiana. Nie szkodzi, że muszę tutaj siedzieć. To jest moje życie i szkoła i będę lepiej rozumiał to, czego wcześniej nie rozumiałem. Mało widziałem Berlin, tylko miasto i dworzec z kolejki i policyjnego samochodu. Tutaj także siedzę sam w słonecznej celi, jak orzeł w zoo. Mam tu zawsze kolację, do chleba kiełbasę lub ser i wszystko, co jest możliwe w więzieniu. Ale lepszy byłby czarny i suchy chleb wśród najbliższych w domu. Jarogniew został sam. A mimo to w czasie Świąt Bożego Narodzenia też śpiewał kolędy, za co był potem ukarany. Jego siostra nie chce mu powiedzieć o śmierci mamy. Moja mama wiedziała doskonale, że ta informacja dla wujka będzie kolejnym przeżyciem i ciosem. I stąd ukrywała w kolejnych listach, opisując, że wszystko jest dobrze,
kiedy ma się dokonać już wyrok nad nimi, oni są znowu razem, właśnie trafiają do Zwickau. Zwickau to jest taki obóz pracy. Jarogniew przed śmiercią, wiedząc o tym, że właściwie nie wróci do Poznania, poprosił z jednego z więźniów, swoich znajomych, żeby przekazał siostrze Gryps. Na spacerniaku podszedł do niego i przekazał mu liścik do swojej siostry, dając jednocześnie adres, imię, nazwisko. Ten więzień odwiedził Lidię, czyli siostrę Jarogniewa, i na tych jednych odwiedzinach się nie skończyło. Ja mam zdjęcia mojego ojca i znam to zresztą z opowiadania, że ważył 30 parę kilogramów, kiedy wychodził, i musiał maleńkimi kroczkami wrócić do żywych. I w związku z powyższym u mojej mamy pojawił się już po egzekucji mojego wujka. Ale dla mojej mamy to było bardzo ważne, kiedy przychodzi osoba i mówi o żywym bracie. Jakoś Lidia chyba mu się spodobała, i on tak ją pewnie musiał pocieszać trochę po stracie brata. I zostali później małżeństwem. I tak to się zaczęło. Efektem tego jestem ja. Po długim śledztwie w lipcu 1942 roku ostatecznie zapadł wyrok. 5 chłopaków z Poznania było winnych zdrady stanu, a w tamtym okresie w hitlerowskich Niemczech za zdradę stanu karano śmiercią. Decyzją sądu postanowiono przewieźć chłopaków z więzienia w Zwickau do Drezna, gdzie mieli zostać ukarani. Jeden ich kolega jest wypuszczony przez Niemców, no i u nich w sercach pojawia się taka nadzieja, że jednak im też się uda, że skoro jego wypuścili, to im również się uda, może trochę posiedzą, ale jednak uda im się ocalić życie. No a tymczasem nagle przychodzi ta decyzja i przychodzi wyrok śmierci. Ogromny dziedziniec drezdeńskiego sądu przy Münchener Platz to ostatnie miejsce w życiowej drodze chłopaków z Poznania. W tym sądzie wydawano wyroki już przed wojną, w tym te najcięższe wyroki, wyroki śmierci. Na tym podwórzu również te wyroki wykonywano w zależności od potrzeb. Wyciągano z pomieszczeń na parterze gilotynę, rozstawiano ją na środku tego podwórza i tu karano śmiercią osoby, którym została ta śmierć zasądzona. Tylko jeden z nich chciał zostać księdzem, Franciszek Kęs. Reszta chciała mieć rodziny piękne, chcieli być szczęśliwi, bogaci, dobrze zarabiać, mieć dzieci. Oni tego wszystkiego nie żałowali. Oni nawet dziękowali Panu Bogu za to, że w tym momencie ich historii dochowali wierności. Za to są mu wdzięczni. Niesamowite świadectwo, tylko dla twardzieli. Po przewiezieniu z Zwickau chłopaków umieszczono w jednym ze skrzydeł drezdeńskiego więzienia. Dopiero w dniu 24 sierpnia, kiedy miano wykonać na nich wyrok śmierci, sprowadzono ich na parter i tam we wspólnej celi czekali na wyrok. Tam też mieli okazję wyspowiadać się i napisać listy do najbliższych. Przed śmiercią paczka kolegów znów była razem. Znów mogli się sobą nacieszyć, porozmawiać. Ale tak naprawdę mieli świadomość tego, co nieuchronne. Co mogli czuć młodzi ludzie, którzy wiedzą, że za chwilę stracą swoje życie? Moi najdrożsi rodzice, właśnie dzisiaj, to jest 24 w Dzień Maryi Wspomożycielki, przychodzi rozstać mi się z tym światem. Wiem, że Maryja Wspomożycielka wiernych, którą całe życie czciłem, wyjedna mi przebaczenie u Jezusa. Przed chwilą wyspowiadałem się i zaraz przyjmę komunię świętą do swego serca. Ksiądz będzie mi błogosławił przy egzekucji. Poza tym mamy wielką radość, że możemy się przed śmiercią wszyscy widzieć. Jest 7:45 wieczorem, a o godzinie 8:30, to jest 8:30, zejdę z tego świata. Proszę was, tylko nie płaczcie, nie rozpaczajcie, nie przejmujcie się, Bóg tak chciał. Ja będę się za was modlił do Boga o błogosławieństwo i o to, abyśmy kiedyś razem mogli zobaczyć się w niebie. Do zobaczenia w niebie. Wasz syn i brat Czesław. Wachmani wychodzili z tamtego skrzydła. Prowadzili każdego więźnia osobno do
bramy dziedzińca. Tu na skazanego czekali już kat i jego dwaj pomocnicy. Kiedy więzień stawał tutaj w bramie i widział gilotynę, narzędzie, na którym za chwilę odda życie, na pewno jego serce zaczynało bić mocniej. I znowu mój wujek jest w najgorszej sytuacji być ostatnim. Znowu jest na W i idzie ostatni, bo koledzy idą przed nim. Mama po nocach czekała, syna się nie doczekała. Dopiero po dłuższym czasie w czynce dały list ujrzała, niemal zawału dostała. Proś ojca naszego o przebaczenie wszystkiego, co uczyniłem złego. W ostatniej chwili przebaczenia i modlitwy jestem z tobą stale. Idę już i oczekuję cię tam w niebie z matusią najmilszą. Jarosz. Kochana mamo, ten list piszę do ciebie. Proszę o nic się nie martwcie, za niedługo będę w niebie. Cela śmierci, ostatni przystanek, zbawił jej duszę. Krótkie życie oddali za wiele. Pięciu straconych oratorianie. Pomocnicy kata bardzo szybko łapali więźnia, przeprowadzali go w kierunku gilotyny i przykręcano, przytwierdzano jego ręce do takiej dużej deski, na której stał niemal pionowo. Ci pomocnicy bardzo szybko kładli tą deskę pod gilotynę, ostrze spadało, głowa wpadała do wiadra, ciało pakowano do worka, zmywano to miejsce wodą, ciało odnoszono do pomieszczeń znajdujących się niedaleko. Cała ta procedura od momentu wejścia więźnia na teren dziedzińca sądowego do jego śmierci trwała zaledwie 7-10 sekund. Zostali zgilotynowani w Dreźnie 24 sierpnia 1942 roku. 24 dzień miesiąca w rodzinie salezjańskiej jest takim dniem Maryi Wspomożycielki. Oni ją bardzo ukochali. Obszerną relację na temat ostatnich chwil życia Piątki pozostawił tutejszy proboszcz i kapelan więzienia oblat Franz Bęsz. Z relacji tego księdza dowiadujemy się, że oprócz chłopaków w celi było jeszcze trzech innych osadzonych, w sumie 8 chłopaków z Polski, którzy skazani byli na gilotynę. Ksiądz Bęsz był z nimi do końca w celi. Zanim pierwszy z nich wyszedł na stracenie, poprosili księdza, aby trzymał wysoko krzyż, aby do końca mogli na niego patrzeć. On jako kapłan napisał nazwiska i dopisek. Ci będą świętymi. Możemy się spytać, za co oni zostali błogosławionymi męczennikami, prawda? Wcale nie za to, że byli żołnierzami NOB-u, chociaż to był bezpośredni powód ich aresztowania, ale za to, w jaki sposób potrafili przeżyć tą swoją drogę, pogodzić się z losem, że potrafili przemienić to trudne doświadczenie w życiowe rekolekcje. Widzimy, że oni z niebywałą lekkością idą na to zgilotynowanie, można by powiedzieć, jak na spacer, jak na spotkanie z kimś najbliższych, i to niesamowicie wzrusza. Potrafili na koniec, kiedy wiedzieli, że za chwilę czeka ich jakieś wielkie okropieństwo, niewyobrażalny ból, cierpienie, to potrafili z pokojem serca powiedzieć do zobaczenia w niebie, z pewnością, że w tym niebie spotkają się ze swoimi najbliższymi. To był po prostu taki styl życia. To byli młodzi ludzie wierzący. I my bez tego nie rozumiemy, dlaczego oni się tak byli gotowi poświęcać dla ojczyzny. Oni nie tylko dla ojczyzny się poświęcali. Młodzież wychowana w II Rzeczpospolitej, w myśl tego hasła księdza Bosku, by być dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem, zdała egzamin. Jak zacząłem po różnych słownikach, archiwach odnajdywać coraz więcej nazwisk młodzieży związanej z Szarymi Szeregami, z Powstaniem Warszawskim, z Armią Krajową, z batalionami chłopskimi, młodzieży salezjańskiej, która ginęła w Katyniu, później wśród żołnierzy wyklętych przez Ikona, żołnierzy wyklętych Inka, to jest wychowanka ośrodka salezjańskiego w Różanym Stoku, że ich jest naprawdę wielu i że ich historie podobnie wzruszają. Każdy z nas może być niezwykły i ma być właśnie niezwykły. I każdy ma ten potencjał gdzieś tam zasiany. No i pytanie, co z tym zrobi dalej.
się z Maryją, już wkrótce będę w niebie. W 42 roku nie zobaczy już rodziny, bo spadło mu na szyję ostrze kilotyny. Ja dzisiaj postrzegam ich jako starszych kolegów, rozmawiam z nimi sobie nie jak ze świętymi bożkami stojącymi na ołtarzu, tylko jako żywymi, no, moimi bliskimi, którzy odeszli i w ten sposób, powiedzmy, do nich się modlę.